Szanowni rodzice, szanowni nauczyciele, drogie dzieci. Wczoraj obchodziliśmy święto narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Jest to święto, które może się wydawać niewiele ma wspólnego z zakończeniem roku szkolnego. Jednak jak najbardziej możemy wyciągnąć pewne wnioski, które bardzo dobrze będą pasowały właśnie do okresu wakacji. Otóż z narodzeniem świętego Jana Chrzciciela wydarzyło się tak. Najpierw jego ojciec, kapłan Zachariasz, kapłan Starego Testamentu, który posługiwał w świątyni tylko raz w roku. Kapłani Starego Testamentu raz, że mieli rodziny, dwa, że przybywali do świątyni w Jerozolimie tylko raz do roku, aby złożyć ofiarę. On, gdy nadeszła jego kolej, miał wejść do świątyni, aby tam złożyć ofiarę. I tak tam dostrzegł u rogu ołtarza stojącego anioła, który zapowiedział mu, że urodzi mu się syn, który będzie wielki przed ludem, który będzie zapowiadał przyjście Mesjasza. I Zachariasz nie do końca w to wierzy. On prosi o jakiś znak, który miałby pokazać, że faktycznie tak się stanie. Jednak Panu Bogu nie podoba się to, że on oczekuje tego znaku. I znak wprawdzie dostaje, ale znak taki, którego wcale by się nie spodziewał i którego wcale nie chciał otrzymać. Mianowicie anioł mówi do niego: oto będziesz niemy do czasu urodzenia twojego syna. I tak faktycznie się dzieje. Zachariasz, gdy wychodzi do ludu, bo cały lud musi czekać przed świątynią, gdy on składał tą ofiarę, gdy on wychodzi do ludu i zaczyna im na migi coś pokazywać, oni zaczynają rozumieć po tym, co się wydarzyło, po tym, co on im pokazuje, że miał jakieś widzenie w świątyni, że coś tam się ważnego wydarzyło. Jego kolej się kończy, wraca do domu i faktycznie wkrótce jego małżonka rodzi mu syna. I wtedy, gdy przychodzą znajomi i krewni, zgodnie ze zwyczajem chcą nadać mu imię jego ojca, temu dziecku chcą nadać imię jego ojca, mianowicie Zachariasza. Chcą go nazwać Zachariaszem. I matka mówi wtedy: nie, musi mieć na imię Jan. Ale to w ogóle nie jest w zwyczaju u Żydów, żeby nazywać kogoś takim imieniem, jakiego w rodzinie jeszcze nie było. Dlatego wszyscy się dziwią, ale jak to? Ale dlaczego Jan akurat? I wtedy pytają ojca Zachariasza, jak ma mieć na imię. Oczywiście Zachariasz odpowiedzieć nie może, bowiem stracił mowę, ale prosi o tabliczkę i pisze: Jan będzie mu na imię. Wszyscy są zdziwieni i wtedy w końcu Zachariasz otrzymuje z powrotem mowę i może powiedzieć to, co chce powiedzieć. Może powiedzieć, że faktycznie Jan ma mieć na imię, ale również od razu zaczyna chwalić Pana. I tam powstaje w ten sposób słynna pieśń Benedictus, którą do dzisiaj Kościół Święty modli się codziennie w modlitwie brewiarzowej. Jak to się dalej dzieje ze świętym Janem Chrzcicielem, myślę, że dobrze wiemy. Wkrótce przybywa do Elżbiety, do matki Jana Chrzciciela. Jeszcze przed urodzeniem przybywa Najświętsza Maryja Panna, aby jej posługiwać. I wtedy Elżbieta mówi, gdy słyszy pozdrowienie Najświętszej Maryi Panny, mówi: jakże się to stało, że Matka mego Pana przychodzi do mnie, bo gdy usłyszałam Twoje słowa pozdrowienia, ucieszyło się, uradowało się dzieciątko w moim łonie. I tutaj Kościół Święty naucza, że w tym momencie święty Jan Chrzciciel zostaje oczyszczony z grzechu pierworodnego. I dlatego również obchodzimy święto jego urodzin, bowiem on rodzi się już bez grzechu pierworodnego. Zostaje wcześniej oczyszczony przez Pana Jezusa i dlatego obchodzimy uroczyście. Wczoraj obchodziliśmy uroczyście jego święto. Święto narodzenia Jana Chrzciciela. Dobrze wiemy, jak żył później święty Jan Chrzciciel. Otóż żył bardzo surowo. Nosił szatę ze skóry wielbłądziej i to w ten sposób, żeby to twarde włosie raniło go, żeby była to pokuta, to świadomie miało być takie ubranie, które będzie przynosiło mu cierpienie. On chciał bowiem pokutować. Żył na pustyni i jadł tylko to, co na tej pustyni mógł znaleźć, mianowicie dziką szarańczę i miód.
to, co udawało się po prostu znaleźć na tej pustyni. To nie była taka pustynia, jak my to sobie wyobrażamy, tylko piasek. To znaczy ta pustynia w Judei to są przede wszystkim skały i troszkę małej roślinności, to znaczy tam da się przeżyć. I tam właśnie żył święty Jan Chrzciciel w sposób bardzo umartwiony, jedząc to, co znajdzie, ubierając się w szorstką, niewygodną szatę. I jak dobrze wiemy, święty Jan Chrzciciel głosił chrzest nawrócenia, mówił do ludzi, którzy przychodzili do niego, przychodzili słuchać tego dziwnego człowieka, mówił on do nich: nawracajcie się i oto nadchodzi ten, który będzie was chrzcił Duchem Świętym, mając na myśli Pana Jezusa. I w końcu będzie mu dane również pokazać palcem na Pana Jezusa i powiedzieć: oto ten, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest wielka misja świętego Jana Chrzciciela. Po to jest całe to przygotowanie, po to wszystkie te znaki, po to jego surowe życie, aby był godny tego, żeby móc pokazać palcem na Pana Jezusa i powiedzieć: oto Baranek Boży, oto ten, który gładzi grzechy świata. I my teraz, gdy kończymy już ten rok szkolny, tak niezwykły rok szkolny, i zaczynamy ten okres wakacyjny, pamiętajmy cały czas o świętym Janie Chrzcicielu. Dlaczego mamy o nim pamiętać? Dlatego, że jest on dla nas wzorem czegoś bardzo ważnego, pewnej bardzo ważnej postawy, mianowicie pokuty. Żalu za nasze grzechy i pokuty. I zawsze, nawet wtedy, kiedy właśnie są wakacje, czyli czas odpoczynku, wciąż należy pamiętać o tym, że i ten obowiązek wobec Pana Boga mamy. Że mamy obowiązek, aby za nasze grzechy pokutować. Aby znosić małe ofiary cierpienia dla zbawienia naszej duszy i dla zbawienia dusz w ogóle. I mając przed oczami tego wielkiego człowieka, który całe swoje życie poświęcił właśnie pokucie i umartwieniu tylko po to, żeby móc pokazać na Pana Jezusa, żeby móc wskazać Go ludziom i tak wielu ludzi, jak się tylko da, zaprowadzić do Pana Jezusa. Mając Go przed oczami, bierzmy z Niego przykład i my naśladujmy Go poprzez przyjmowanie drobnych cierpień, które na nas przyjdą, poprzez cierpliwe znoszenie tego, czego będziemy doświadczali, co będzie nam utrudniało nasze życie, co będzie nieprzyjemne, poprzez cierpliwe znoszenie tego, właśnie z miłości do Pana Jezusa, prośmy o zbawienie naszej duszy i o zbawienie dusz naszych bliźnich. I naprawdę w ten sposób możemy, tak jak święty Jan Chrzciciel, pokazać palcem na Pana Jezusa, powiedzieć: oto Baranek Boży. Bo w ten sposób dajemy dobry przykład innym i w ten sposób również wysługujemy łaski dla tych innych. Możemy poruszyć serca innych i przyciągnąć ich do Pana naszego Jezusa Chrystusa. I w ten sposób takie wakacje, które będą tym przepełnione, takim przyciąganiem do Pana Jezusa, będą naprawdę błogosławionym, pięknym czasem, z którego będziemy mogli być później w wieczności naprawdę dumni. Z którego będziemy mogli Panu Jezusowi z radością zdać sprawę na sądzie ostatecznym, że tak, dobrze wykorzystaliśmy ten czas odpoczynku, pamiętając również o tym, żeby wciąż naszym życiem, naszym przykładem, naszą modlitwą, ale również właśnie naszą gotowością do znoszenia przeciwności pokazywaliśmy na Pana Jezusa, mówiąc: oto Baranek Boży, oto który gładzi grzechy świata. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.